Nagrywa się. Witajcie z powrotem. Zapraszam na trzecią część mojej biżuterii pod tytułem Bransoletki. Słuchajcie, ja wam jeszcze tak szybciutko pokażę, bo pokazywałam wcześniej kolczyki. Jeszcze takie kolczyki znalazłam. Taka płyta CD. Srebrne, bardzo mieniące się. To tak na marginesie, tak szybciutko. Dobra, przechodzimy do bransoletek. Pierwsza bransoletka będzie czerwona. Takie kuleczki czerwone. Ona jest bardzo delikatna, bardzo leciutka. Ładnie wygląda na ręce. Mówię, ja niewiele mam czerwonej biżuterii. Tą akurat noszę z tymi kulkami czerwonymi. No nieważne, już wam nie będę pokazywała, bo pokazywałam wcześniej czerwone kulki, więc to jest razem. Proszę. O, tak wygląda. Ładna jest. Następną rzeczą kupiłam ją w Mojito za 5,90. Takie zwykłe, nie wiem, łańcuszki. Tak wygląda. Proszę. O. Tak się prezentuje na ręce. Coś takiego. Kolejna bransoletka to jest przywieziona z Tunezji. Ta akurat nie podlega wymianie, to już od razu wam powiem, bo to jest pamiątka. Ją kupiłam w Tunezji. To jest chyba ręka Fatimy, z tego co ja kojarzę. Ona przynosi niby szczęście. Ona jest bardzo ciężka. Ona jest tutaj czarna, ma takie kamyki z czerwonymi. Bardzo fajna. To mówię, na moja największa pamiątka z miesiąca miodowego w Tunezji, więc to wymianie nie podlega. Także to jest moja w sumie najbardziej ulubiona bransoletka. Kolejna to jest czarna. Takie czarne kulki. Proszę. Tak wygląda. Czarne kuleczki. Pomarańczowa. To coś wygląda jak forma perełek. O. W środku ma tutaj takie coś. Na żyłkach. Czy na tej gumce. To na gumce w sumie, przepraszam. Takie malutkie kuleczki, one są pomarańczowe. Później kolejna z tego typu, to jest taka brązowo-złota. Też jest na gumce, proszę. I tu ma takie malutkie koraliczki. To kupiłam chyba w Rossmanie albo w jakiejś drogerii. Za 9,90 tego jestem pewna. O, tu pięknie wygląda. Takie coś. Ona jest szeroka, bardzo fajna. Kolejna bransoletka, też już jej nie lubię, więc jakby się komuś podobała, tylko dziewczyny, tu jest jeden feler. Ona jest tutaj urwana, jakby się na przykład któryś podobała, widzicie, więc no mnie to na przykład nie przeszkadza, ale chcę, żebyście wiedziały, o, nie wiem, gdzieś mi to pękło, ale generalnie jest ładna, bo jest bardzo kolorowa. Nie wiem, jak się te kamienie nazywają, może wy będziecie wiedziały. One, o, widzicie. Tak wygląda ta bransoletka. Ona jest niebiesko-różowo, taka żółto-musztardowa, różno-turkusowa. Takie kolorki ma. Piękna jest. No, ja nie lubię, ja nie gustuję w takich rzeczach, więc nie chodzę w niej. Też dostałam kiedyś od koleżanek z pracy, ale już kupę lat temu. O, widzicie, to jak komuś to nie przeszkadza, to proszę, tak, taka bransoletka. Kolejna bransoletka to będzie zielona. O, tak wygląda. Tą bransoletkę wam powiem, noszę w komplecie z tymi kolczykami. Takimi w te kwiatuszki świecące, te seledynowe. Nie wiem, nie znajdę, bo mam już tu taki bałagan. Ale dobra, nieważne. Tak wygląda ta bransoletka. Ona jest też taka mieniąca. Aha, tu są. Boże, ja szukam. O, ja noszę ją z tymi kolczykami. Widzicie? O, to nawet do siebie pasuje. Jest w identycznych kolorach. Proszę. Taka. Ja ją też zwężałam, bo ona miała jeszcze dwa oczka. Jeden kwadrat i jedno kółko, ale była mi za duża, więc ją zmniejszyłam. Taka bransoletka. Kolejna bransoletka, to nie jest bransoletka. Kolejna bransoletka to są takie kamyki. Wiem, że to jest czyste srebro, ale też w niej nie chodzę. Też od kogoś dostałam, kurczę, już nawet nie pamiętam. O, taka bransoletka. Ona ma kamyki takie niebiesko-zielone. Coś takiego, proszę. Bransoletek mam znacznie mniej, bo rzadko chodzę w bransoletkach. Jeszcze jest taka pomarańczowa bransoletka. Takie koła.
Tu ma żółte, tu ma takie jasno pomarańczowe, a tu bardziej pomarańczowe jest, proszę, tak. Tak wygląda ta bransoletka. No i z bransoletek, aha, jeszcze jest jedna czarna, nie, jeszcze są dwie. W tej też bardzo rzadko chodzę, dlatego były kolczyki, to kiedyś dostałam, ale jak się komuś podoba, mogę się wymienić na coś innego. To jest czyste srebro. Tak wygląda. Piękna jest ta bransoletka. Wiecie, ja nie przywiązuję wagi, wam powiem, poza tą bransoletką z Tunezji, nie przywiązuję tak wagi do biżuterii, bo to jest rzecz nabyta. Zawsze można mieć coś lepszego, coś innego, więc bo zamówię tą z Tunezji. Wszystko jest na wymianę, proszę. Tak. I jeszcze takie podwójne to dostałam od koleżanek, od koleżanki, w sumie z nami się podzieliła, miała ich sześć. Było nas trzy, więc byłyśmy wszystkie z Mohita, więc za to, że na pożegnanie, żeśmy sobie, ona nam dała w sumie po dwie takie bransoletki. I to jest takie stare złoto, ta jedna jest szersza, z takimi, o widzicie tutaj, wypustkami, ta druga ma takie białe, takie srebrne kółeczka w środku. Tak, tak wygląda, o, takie coś. No i z bransoletek, aha, jeszcze jedna mi została bransoletka, już stara jak świat, powiem szczerze. Też kiedyś w niej dużo chodziłam, później już jakoś przestałam. Takie prostokąty w środku mają takie biało-czarne wstawki. O, tu już się nawet wytarło. Nie ma już nic, no ale nic nie szkodzi. Proszę. Taka. No i to chyba będzie na tyle mojej biżuterii wstępnie. Pewnie jakbym coś jeszcze poszukała, to pewnie bym znalazła, ale już szkoda po prostu. Dobra, jeżeli wam się podobało, jeżeli byście były czymś zainteresowane, a na przykład wy też macie tego trochę i chcecie się pozbyć, ja bardzo chętnie się wymienię. Powiem tak, generalnie jeśli chodzi o moją biżuterię, to są wszystko blachy. Jeżeli któraś ma uczulenie czy coś, to żebyście wiedziały, ja kupuję tylko i wyłącznie blachy, bo są tanie i wiadomo, no, ceny są takie, że można sobie pozwolić więcej tego na kupienie. Także jeżeli któraś nie ma alergii, to polecam. Dobra, jeżeli wam się podobało, oczywiście dajcie znak. Powiem wam szczerze, tak się wdrożyła w tego YouTube'a. Generalnie ostatnio wam nagrałam dwa czy trzy filmiki. Nie wiem, jakim sposobem mi się one usunęły. Już nie umiałam ich odzyskać. Siedziałam nad tym prawie 2 dni, no ale trudno. Było, minęło. Ja pokazywałam wtedy wam moje prace, ale może wkrótce też nakręcę jakieś filmiki. Zobaczymy, jak wam się podoba znak. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. I zapraszam do oglądania moich filmików. Na razie, cześć, pa. Całuski.